Bardzo dziękuję, pani marszałek. Wysoka Izbo, otóż województwo świętokrzyskie wydawałoby się, że będzie bardziej łaskawie potraktowane przez Prawo i Sprawiedliwość, ale jednak rzeczywistość stała się bardziej brutalna, ponieważ około połowy gmin województwa świętokrzyskiego wsparcia z Funduszu Inwestycji Lokalnych po prostu nie otrzymało. I tak po kolei, szanowni państwo. Powiaty. Powiat Buski, czyli gminy. Busko-Zdrój, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stofnica – zero. Powiat jędrzejowski, Imielno, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Sopków – zero. Powiat kazimierski, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Chęciny – zero. Powiat kielecki, Chęciny, Daleszyce, Kielce, Masłów, Miedziana Góra, Sitkówka, Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, Łagów, Łopuszno – zero. Powiat konecki, Fałków, Gowarczów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Słupia – zero. Powiat opatowski, Opatów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice – zero. Powiat ostrowiecki, Bodzechów, Kunów, Ostrowiec Świętokrzyski, Waśniów – zero. Powiat pińczowski, Kije, Michałów, Złota – zero. Powiat sandomierski, Koprzywnica, Obrazów, Samborzec, Sandomierz – zero. A i Wilczyce też zero. Powiat skarżyski, to nawet mój rodzinny powiat. No i nie dziwi, bo gmina Bliżyn zero, Skarżysko-Kamienna zero, Łączna zero. Powiat staszowski, Osiek, Połaniec, Łównice zero. Powiat włoszczowski, Krasocin, Moskorzew, Secewin zero. Łącznie 55 gmin zero. Tylu mieszkańców, mieszkańcy z tych gmin zostali pozbawieni równych szans tak naprawdę i tych środków, te środki niestety do tych gmin nie trafią. Wielka szkoda, bo rzeczywiście okazuje się, że te największe ośrodki, nawet miasta prezydenckie, tak jak Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski czy Skarżysko-Kamienna, zostały zupełnie pominięte. Jak na dłoni niestety widać, jakie były kryteria podziału tych środków. Jakże jest to żenujące, że jedna z posłanek Prawa i Sprawiedliwości, ówczesna wojewoda, tak naprawdę mówi wprost o tym, że to ona przyczyniła się do tego, że te środki trafiły do tej, a nie innej gminy. A więc jest to przynależność, jest to kryterium tylko polityczne, partyjne czy też terytorialne. Tak być nie powinno. Dlatego też liczę na to, że Prawo i Sprawiedliwość się opamięta i weźmie pod uwagę to, że skrzywdziło mieszkańców ponad połowy gmin województwa świętokrzyskiego i te pieniądze kiedyś przyjdą. Póki co w połowie mamy zero. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł.